Waltornistą w Filharmonii Jeleniogórskiej. Nawet się zgłosiłem na konkurs. Tylko nie było mnie stać na instrument, bo nie wiem, czy wiecie, ale waltornia to jest cholernie drogi instrument. Kurze, to jest 20 metrów takiej pogiętej rury jakieś. Więc ja poszedłem troszeczkę na łatwiznę. A może na trudniznę. I sobie sam zbudowałem instrument. Użyłem do tego takiego węża ogrodniczego. Użyłem do tego kawałka sznurka. Użyłem do tego takiego lejka kuchennego, który z dowolnej strony w ogóle mogę go wetknąć, proszę bardzo, jednym sprawnym ruchem. Natomiast wiadomo, że część ustna... Ha, ja mam ustnik przecież. Tylko mam ustnik taki czerwony, plastikowy, bo gdzieś go tam zdobyłem, prawda? Bo naprawdę próbowałem różnych rzeczy tutaj do wtykania. Nawet nie pytajcie, jakie rzeczy ja tu wtykałem. I wetknąłem w końcu tę część ustnikową. No i zgłosiłem się do tego konkursu na waltornistę. To była jedna z bardziej zabawnych przygód w mojej karierze. Jeżeli można to nazywać karierą, oczywiście. No ale brzmi to mniej więcej tak. Co prawda fuchy w Filharmonii nie dostałem, natomiast zająłem trzecie miejsce na konkursie sygnalistów myśliwskich w Miliczu. Także opłaciło się, prawda, zainwestować. Mam tu zaraz, zobaczę, jakie instrumenty mam jeszcze. Już niewiele, wszystkie rozdałem. Mam jedną strunę, strunę D. Ktoś chce arię na strunie D zagrać? Mam taki najmniejszy instrument. Wy to sami fachowcy, nie? To się znacie. Wiecie, co to za instrument. Najmniejszy instrument na świecie prawdopodobnie. Chyba, że ktoś jest najmniejszy. No to ja też chętnie jakieś informacje tutaj pozyskam. Ja mam mniejszy. No co robić, no? Nieszczęście chodzą po ludzi. No. To jest drumla oczywiście, prawda? Po angielsku Jewish harp. Drumlaut. To po niemiecku jest. Drumlaut. Tak, tak. Oni to stawiają nad różnymi literami. Ej, jak tego nie widać. Ale dźwięczy. Ale, no nie, właśnie nie dźwięczy. On tak... Nie wdzięczy. I to... Ja to kupiłem w Mongolii, bo ja podróżowałem... Słuchajcie, ja podróżowałem po świecie kiedyś. Jak jeszcze... No teraz mam dzieci. Teraz moje życie jest podróżą wewnętrzną. Tak. Obserwowałem właśnie lud Dżingis Hansa w dalekich stronach mongolskich. Pojechałem tam, bo miałem pociąg z Moskwy do Ulan-Bator. I tam właśnie ten Ulan jeździ po tym stepie mongolski taki. Z batorem pogania tego dzielnego małego konika. I on gra na tym instrumencie, który jest instrumentem takim myślicieli, jak to się mówi. I on jest bardzo cichym instrumentem i on tego konika, prawda, nie denerwuje tym dźwiękiem, a brzmi to mniej więcej tak. Takie proste, mongolskie, wesołe melodie. Ale kiedy już poznałem tych Mongołów bliżej i oni zechcieli mi udzielić nauk na Akademii Muzycznej w Ulan-Bator, studiowałem tam 16 lat, to okazało się, że ten instrument ma o tyle wspólnego z gitarą, że można na nim jednocześnie grać i śpiewać, słuchajcie. I to jest ciekawe. I to mniej więcej brzmi tak. I to było właśnie Szła dzieweczka do laseczka w wersji mongolskiej. Taka typowa pieśń mongolska ludowa. Naprawdę, to wiecie, to żarty żartami, śmichy chichy, oni tak śpiewają sobie wesoło przy ogniskach. Tam jeszcze będący... Gdzieś mam jeszcze jeden instrument, zaraz go wyciągnę, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Ten instrument wygląda tak. To jest instrument, który kupiłem też gdzieś tam w Tybecie. Odświeżać powietrze. Tak, kiedy go kupowałem, to pan przekonywał mnie, że ten instrument oczyszcza w ogóle atmosferę.
i on sprawia, że po prostu wszystko osiąga nirwany. Łącznie z kurzem. Ja go używałem zamiast odkurzacza przez dłuższy czas w domu, dopóki nie poznałem mojej żony i ona mi uświadomiła, że... że no w ogóle poznałem, co to jest odkurzacz tam, w tamtym momencie. Nie poznałaś na dzwonka. Nie, nie poznałaś na dzwonka. To jak nauczyciel. Tu mamy trochę nauczycieli, więc oni wiedzą, nie? Kto tam czym się różni. Spokojny kurz pozostaje kurzem. Tak. Osiada. Natomiast ja tam też doznałem pewnego olśnienia i bo jak pan mi to sprzedawał, odpowiedział: my friend, special price because it's my birthday and no business this year. Dobre. And you are my first customer this year. Więc nie miałem sumienia nie kupić od niego tego, więc kupiłem za special price because it was his birthday. No business this year. I poznałem wtedy, jaką siłę mają języki obce właśnie. Wtedy zrozumiałem, że warto się jednak tego uczyć. Zacząłem tą wiedzę jakoś do siebie wchłaniać, następnie tą wiedzę wyrzucać z siebie w postaci lekcji udzielanych za grube pieniądze, aby też mieć jakieś, wiecie, dochody, no bo to jest ważna rzecz dosyć w życiu młodego człowieka. I stałem się nauczycielem języków obcych. Na początku skupiałem się na przykład na przedszkolach, bo pomyślałem, że te maluchy i tak nie zrozumieją, kiedy, wiecie, im będę jakieś głupoty wciskał, to oni tak się nie skapną. My tam się pytali kiedyś na przykład, jak jest wiatrak. Ja nie miałem pojęcia, jak jest wiatrak, to powiedziałem: the house of the wind. Ale potem zacząłem pojmować, że te dzieci to są bardzo wymagający jednak studenci i oni cały czas potrzebują nowych bodźców i nowych jakichś wrażeń, trzeba wymyślać im jakieś mnemotechniki. I kiedyś na przykład zwierzęta, wiecie, to zwierzęta fajnie się uczy i zapytano mnie, jak jest byk po angielsku. Wiecie, jak jest byk po angielsku, nie? No bull, no, no, no to mówię dzieciom, że jak, co się czuje, jak taki byk dziabnie rogiem. No w niektórych przypadkach nic się nie czuje już. Natomiast w niektórych przypadkach czuje się ból. Taka prosta mnemotechnika, prawda? Byk ciapnie rogiem, ból, ból to byk, prawda? Za dwa dni przychodzę do przedszkola sprawdzić wiedzę dzieci, pytam się, jak jest ten byk po angielsku. Jeden się zgłasza i mówi: ała. Historia prawdziwa. Ta historia w ogóle zaczęła być jakoś tam ciągnięta w ogóle, bo się okazało, że ja już, jak sobie uświadomiłem, to już będzie 20 ponad lat, jak tych lekcji udzielam i moi studenci to już są poważni urzędnicy państwowi. Ja mieszkam przy granicy. Jeden nawet miał taką ksypkę bólu. No. Do dziś czuję. W każdym razie... Oni pracują, bo ja na granicy tam mam 10 km do Czech, 10 do Niemiec, oni tam na tej granicy, ciągle tam jeszcze ktoś stoi, słuchajcie. Tam czasami wracają te kontrole, takie klimaty, jakby co, co wiecie, informacje na bieżąco. Jeden stał i kiedyś Angela Merkel z wizytą gospodarczą przyjeżdżała do naszego kraju i on stał, ten mój uczeń. To jest w ogóle paradoks, nie? My mieszkamy na granicy z Niemcami i oni się uczą angielskiego. No to jest fakt, tak jest. No to on ją pyta, tą Angelę Merkel, mówi: what's your name? To ona zgodnie z prawdą odpowiada: Angela Merkel. No to on dalej indaguje: occupation. Ona: no, 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 just visiting. Znaczy generalnie to, wiecie, Jan Himilsbach zapytany o to, kiedyś dostał propozycję, żeby się nauczyć języka angielskiego, bo dostał propozycję roli zagrania w filmie w Anglii i tylko był ten warunek, żeby on się nauczył, nie? On powiedział, wiecie, jak pan Janek mówi, nie? Pierdolę. Film się skończy, ja z tym angielskim jak głupi zostanę. Także... No, no, i to tak było. Ja staram się, żeby do tego nie dochodziło. Mam już duże doświadczenie, bo nauczyłem się też języka wroga, języka niemieckiego. Nauczyłem się tego angielskiego, tam jakieś, no generalnie poczułem sobie jakiś dryk do tych języków. Hiszpański. Espanol, tak? No, tak, znam. Una cerveza, por favor. W każdym razie najbardziej podziwiam jednak tych ludzi, którzy potrafią, bo takie też miałem przypadki, którzy nauczyli się języka polskiego, będąc obcokrajowcami. Człowiek dopiero jest wtedy... Jeremy. Jeremy. Człowiek
nabiera świadomości języka polskiego dopiero wtedy, kiedy zaczyna na przykład uczyć tego języka jako języka obcego, prawda? Jest taka dyscyplina polski jako język obcy. I dopiero wtedy sobie zdajesz sprawę, że w ogóle nie potrafisz nic wytłumaczyć. Mimo, że znasz ten język, wydaje ci się, że znasz ten język biegle, i on się składa z samych wyjątków, prawda, Jeremy? Są dużo. O. Słyszycie, że tak powiem po czesku, quod erat demonstrandum. Ale a propos czeskiego, ja mieszkam 10 km od Czech. I tam na granicy jest taka miejscowość Chabarczyce i tam mieszka taki kolega. On tam sprzedaje alkohol. Okazało się to bardzo intratnym interesem. On pochodzi z Wietnamu w ogóle. My go nazwaliśmy Żółtym Honzą. I kiedyś go pytam, Honza, ty się nie boisz globalizacji? A Honza mówi, nie, nie boję się. Bo jak się w jajku zmiesia to białe z tym żółtym, to wszystko będzie żółte. Honza się wyuczył wszystkich języków okolicznych. Znaczy znał oczywiście wietnamski, angielski to każdy głupi zna, z przeproszeniem. Nauczył się polskiego, nauczył się czeskiego, w ogóle nie wiem, Honza ten dopiero ma trik do języków generalnie i on się bardzo porządnie uczy. Kiedy on przychodzi na zakupy, prawda, wiecie, u nas w tej patologii przygranicznej to trzeba wiedzieć co, gdzie opłaca się kupować. Nie wiadomo dlaczego w ogóle, wiecie, tłumy Niemców chodzą do Polski na zakupy, tłumy Polaków chodzą do Niemiec na zakupy z jakichś powodów, tłumy Polaków chodzą do Czech z jakichś powodów, tłumy Czechów przyjeżdżają do nas z jakichś powodów. W ogóle oni wszyscy wiedzą co, gdzie kupować i nie wiedzą dlaczego. Honza na przykład czasami przychodził po spożywkę do Polski, no i czasami miał niestety takie opcje, że przychodził do sklepu, kiedy był obsługiwany, nie tylko, że takie z supermarketu sobie ściągał z półki, tylko musiał mieć bezpośredni kontakt ze sprzedawcą. Przychodził na przykład do pani i mówi spożywczym, dzień dobry, ci jest mąka. Pani była do niego jakoś tak źle nastawiona i mówiła, nie ma mąka. A Honza mówił, o, a czemu pani używa mianownika zamiast dopełniacia? Honza był bardzo porządny w tym, co robił i on się uczył. Natomiast cały problem polega bardzo często na tym, że zapomina się słówek, prawda? No wiecie, gramatykę można pojąć, jakoś tam to wszystko objąć rozumem swoim. Natomiast słówka, no to jest taka rzecz, że no wylatuje, to tak jest. I Honza kiedyś przyszedł do... To w Zawidowie się działo w ogóle. Chabarczyce Zawidów, tak żebyście mieli pojęcie o geografii. Honza przyszedł do sklepu mięsnego i mówi, dzień dobry, popiosie. I tu mu wyleciało, nie? Słówko. Mówi, duzi ptak. Pani w tym przypadku była jednak bardzo taka pomocna i chciała tutaj jakoś wspomóc kolegę z obcego kraju. Mówi, ale co, no nie wiem, no indyk. Indyk jest, mamy indyki, świeżutkie oczywiście, jak zawsze. A on mówi, nie indyk, duzi ptak, taki biały bardziej taki. A pani mówi, no gęś, mamy tutaj wyborne półgęski, takim Sienkiewiczem, przepraszam, poleciała. A on mówi, nie, wyborne półgęski, nie. Duzi ptak, biały, taka długa sija. A pani, no gęś, jak byk gęś. On, nie jak byk, nie gęś. Mówi, duzi taki dziób ma. No dziób, no pani, nie wiem, pani szuka, nie wiem, kaczka. Mamy tutaj jakieś kaczki pokrojone, nie wiem. W całości nie mamy, ale mamy pokrojone. Niech chodzi, nie kaczka, nie, no co. Potrzebujemy duzi ptak takie, a pani już nie wiem, mówi, no nie wiem, no kurczaki też mamy duże, nie? Nie, kurczak. Kurczak jest mały. Duzi ptak, czerwony dziób, długie czerwone nogi. I czeka, nie? Honza czeka tutaj. No. Duży ptak. Białe, czerwone nogi, długi, czerwony dziób. Bocian! Honza się ucieszył, bo głos zmienił. Bocian, mój dobrze, tylko inaczej. Inaczej, bocian. No. Bociek, pół kilo boczku, proszę. Honza w ogóle to był ten człowiek, któremu zdarzyło się studiować w ogóle, on gdzieś, słuchajcie, to inteligentny człowiek był, naprawdę, to nie są żarty. I on tam, prawdopodobnie dawno nie byłem, ale chyba dalej sprzedaje ten alkohol. Wiecie, cokolwiek tylko byście chcieli, nie? Becherowka, właśnie bardziej becherowka. A ty tak siedzi na Czarną Górę, tam na tym, na
Wiecie co, no tam, no, od nas się tamtędy jedzie, ale nie wiem jak od was. To właśnie nie wiem, jak jechałem, to autentycznie żeśmy się zatrzymali właśnie przy sklepie na granicy, znaczy za granicą. No. I tam był taki właśnie... No to mógł być Honza, no. Się wymieniało złotówki na korony i... No i mogłeś się dogadać w baraczek. Tak, w każdym języku. Znaczy nie wiem, czy to akurat tam, ale to mniej więcej te klimaty. Dzień dobry. Zapraszamy. W każdym razie Honza miał epizod ze studiowaniem w Polsce. Właśnie to on podobno został zagadnięty przez kogoś w tramwaju, kiedy tam sobie gdzieś zmierzał z punktu A do punktu B. Jakiś sympatyczny pan podszedł do niego i tak zapytał, Bangladesz? A Honza tak się uśmiechnął, nie, to jest nie Banga. Honza podobno kiedyś miał, on miał w ogóle epizody z tym drobiem jakieś, kupił sobie kurczaka, w akademiku mieszkał w Poznaniu, na Rocha. I tego kurczaka schował do wspólnej lodówki. I ktoś mu tego kurczaka... No podwędził, znaczy podwędził to złe słowo może, ukradł. Ukradł mu, a natomiast Honza się zdenerwował bardzo i postanowił wytropić sprawcę organoleptycznie. Zaczął wąchać, pod którymi drzwiami czuć po prostu pieczonym drobiem, nie? I tak wytropił faktycznie. Zdenerwowany bardzo, otworzył drzwi, wpadł z impetem i mówi, oddawać ptaka, właśnie dni są ponumerowane. To jest cały czas kwestia właśnie tej, no, niezrozumienia pewnych niuansów, prawda, językowych. Cały czas zmierzam do tego, że język polski jest bardzo trudnym językiem do opanowania. Ja kiedyś miałem taką przyjemność sprawdzać zeszyty, jako taki korepetytor, taki nauczyciel od wszystkiego, po prostu zostałem zatrudniony, prawda, za bardzo grube pieniądze, żeby dziecko wykierować na ludzi. No, świetnym wyborem byłem. No i trafił mi, zapraszamy, tak, trafił mi się zeszyt do religii, jak raz. Tam były opisane, proszę bardzo, proszę siadać, miejsce jest... Ja mam siedzący tryb życia, także... Tam był, religie wschodu były opisane, tam buddyzm, hinduizm, nie? I definicja nirwany gdzieś tam się trafiła. No to biorę i czytam. Nirwana to jest stan oderwania od bytu. No i wszystko wiadomo, byłoby dobrze, gdyby nie te dwa ostatnie słowa razem napisane. Jakby zmieniło to dosyć istotę i percepcję moją. To jest dosyć częsty przypadek, bo taką drugą formą, którą mi się zdarza popełniać literacką, są tak zwane, staropolsko mówiąc, curriculum vitae. Polacy bardzo lubią tłumaczyć na niemiecki. Ja to robię. Znaczy, nawet nie biorę za to pieniędzy, to nie jest jakaś tam moja działalność zarobkowa, to jest na zasadzie, tak, ja ci przetłumaczę tą twoją CV-kę i mówię od razu bezpośrednio, że ja to wrzucę w tak zwany translator, nie? Tylko cały myk polega na tym, żeby to przeczytać potem ze zrozumieniem, żeby głupoty nie wyszły. No to jest świetne narzędzie, słuchajcie, naprawdę dla tłumaczy. Wrzucam w całości, wyciągam i potem tylko przeredagowuję. Natomiast zdarzają się fajne kwiatki. Powiem wam, kiedyś kolega napisał, że był wykładowcą towarów. Wyszło takie szlacheckie niemieckie imię, docent von Waren. Ale właśnie tak a propos, kiedyś kolega napisał, że odbyty staż ma. Odbyty staż. I przetłumaczyła mu słowo po słowie. Mam taką piosenkę dedykowaną polonistom.